Ten marsz Nordic Walking jest już rozgrywany po raz czwarty. Zawsze w okolicach Święta Niepodległości nasz ośrodek organizuje takie okolicznościowe imprezy. Są to marsze, turnieje siatkarskie, turnieje piłki ręcznej. Teraz spotykamy się na czwartym marszu Nordic Walking o Puchar Niepodległości. Niepodległościowy Nordic Walking to tak, żeby uczcić czy niepodległość, żeby się poruszać? No i jedno i drugie przy okazji. Dobry sposób na takie aktywne spędzanie? Dobry sposób jest na takie uczczenie, bardzo. Chciałabym uczcić właśnie w taki sportowy sposób, ponieważ jestem sportsmenką, jestem nauczycielem również wychowania fizycznego. No i uważam, że taki sposób jest fajny, żeby pokazać młodzieży, że po prostu można również czcić na sportowo. Stres przed trasą jest, czy raczej czekamy na przyjemność? I przyjemność, a stresów nie ma. Ja szczerze powiedziawszy, mam lekki stres, ponieważ no, jest to mój pierwszy raz w zasadzie. Nie było specjalnych przygotowywań kondycyjnych, ale myślę, że dam radę. Jaką trasę mają do przejścia uczestnicy? Trasa plus minus liczy 5 km, jest wymierzona między osiedlem Niepodległości, Doliną Luszówki, Doliną Chechła, do Zalewu Chechło i z powrotem. Także oprócz wysiłku fizycznego to jeszcze można jakieś doznać wrażeń estetycznych, bo naprawdę teraz złota jesień i Dolina Chechła i Luszówki także srebrzy się i złoci jesienią. Trasa 5 km przeraża, czy raczej myśli pan, że nie będzie problemu? Nie, bo to są takie odcinki, że 5 km nie jest po prostu trasą. W moim wieku to jest do pokonania i myślę, że dla wszystkich uczestników to jest rekreacyjna trasa. Trasa znana, czy pierwszy raz? Pierwszy raz, niestety pierwszy raz. Co zachęciło do tego, żeby akurat dzisiaj wstać, wziąć kije pod pachę i ruszyć na marsz Nordic Walking Niepodległości? No przede wszystkim uważam, że trzeba uczcić stulecie niepodległości, to jest sprawa podstawowa. A druga rzecz, no to trzeba zdrowo żyć, trzeba rano wstać, zebrać się i po prostu sportowo i z humorem do przodu. Liczy się, kto pierwszy dojdzie, czy liczy się przede wszystkim to, że się ruszamy? Jako, że to są zawody, więc prowadzimy punktację, są kategorie wiekowe, ale najważniejszy jest udział. I tutaj za udział każdy uczestnik otrzyma porcję pysznego żurku, medale, a najlepsi w swoich kategoriach zdobędą Puchary Niepodległości. Wyruszyć na taki, na te zawody właściwie, jak się okazuje, może każdy, czy trzeba się było jednak jakoś przygotować? Absolutnie każdy. Nordic Walking to jest taką konkurencją typowo rekreacyjną. Tutaj, że tak powiem, od lat 5 do 105 można startować. Oczywiście jak ktoś jest przygotowany, to zdobywa, uzyskuje lepsze czasy, ale można sobie spokojnie, swoim tempem przejść. Taki dystans myślę, że w godzinę spokojnie można pokonać. Czekamy tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, z pysznym żurkiem na ostatniego uczestnika. Trasa dobrze przygotowana, wolontariusze dobrze zabezpieczyli trasę, trasa urozmaicona, w ciekawym miejscu, przygotowana. Także jeśli chodzi o trasę, w porządku, pogoda też dopisała, bałem się, że będzie tak jak wczoraj, czyli ciężkie powietrze, ale tego nie było. Naprawdę fajnie się startowało. Kiedy kolejny taki marsz? Czekają nas dwa marsze, bo jeszcze rozgrywamy cross Świętego Mikołaja. Jest to cross w kategorii biegowej i tu już taka ostra konkurencja. I też w kategorii Nordic Walking. Konkretnie jest to data 2 grudnia. Natomiast zdaje się w pierwszy weekend stycznia będzie grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i już drugi raz w tym roku będziemy organizować też marsz Nordic Walking na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wtedy będziemy zbierać wpisowe i całość tego wpisowego będzie wpłacana na rzecz WOŚP-u.